Idziemy na targi. Ekipa rolnikowa się melduje. Przyjechali Monster i Dawid jeszcze. Cała ekipa jest na targach. Się spotkamy za chwilkę tak naprawdę, nie? Monster, jako zadowolony jesteś? Powiedz do kamery. A co mam tu mówić? No nie wiem, ty nigdy nic nie mówisz. Idziemy na targi. O, proszę bardzo. Zobaczymy, co tu się będzie działo. A będzie się działo pewnie grubo, jak na targach. Uśmiech, panowie, trochę więcej pogody. Firma Horpo, proszę bardzo. Jak zawsze, co targi, już tradycja tak naprawdę na stanowisku. Także co? Gościmy się. Robimy małą przerwę na odpoczynek i idziemy potem dalej w trasę. Zobaczymy sobie inne sprzęty, co będzie, co i jak. Piotruś, jak tam? Bardzo dobrze wyglądasz, jak nigdy. Jak nigdy, nie? Tam musi być, jakiś prezes musi być w tej organizacji. Prezes własnego bałaganu jesteś prezesem. No. A to też jestem prezesem, a nieważne czego. Dzisiaj gada głupotę, a trzy cześć. Zaraz to się może zmienić, jak chcesz. Nowa bestia, 8800. Ale to jest kurwa bydle. To jest jeszcze większe od 770. U Adriana kosiła 770 kukurydzew. To jest jeszcze większe. Też na gościnicy był. Ty, 770 jest chyba ciut mniejsza od tego. Też mi się tak, wydaje mi się, tak było jak u Adriana kosił wtedy kukurydzę. To ciut mniejsza, no. Idziemy zobaczyć header. Czy ma tą kosę, czy nie ma tej kosy? Nie. Ta się też chyba nie wygina. Chciałem zobaczyć, jak ta kosa pracuje na żywo. Jak to wygląda. Nowy Convio header. To jest chyba Convio już. Najnowszy. Monster, ty grasz farminga i nie wiesz? No nie. To nie moja marka. Nie? Dzień drugi, rozpoczynamy. Stachu dołączył do brygady. Witam. Tak, dzisiaj oficjalnie jako rolnikowo jest jeszcze Piotruś. Piotruś wczoraj nie kierował, ja kierowałem, także... Piotruś dzisiaj Stachu też nie kieruje. No tak, że dzisiaj Stachu kieruje. Jutro Stachu będzie kierował. Jutro Stachu, mówię, jutro Piotruś będzie kierował i co? Idziemy dalej, idziemy na stanowisko firmy Horpol i tam się zobaczymy. Dobra, jesteśmy na stanowisku Horpol. Podpisujemy się my. O, sporo ludzi dopisało się. Od wczoraj. No. Bardzo dużo ludzi.
teraz tak. Powinieneś mieć plakietkę Belarus. Nie, no bo nie mogę się chwalić, bo wiem, wydziedziczą chłopaki. Każdy mówi, że poblokuje mój numer, jak będę miał plakietkę taką. Mateusz składa podpis. Zaraz sobie cykniemy fotę. O, mamy tu ścianę w Horpolu. Dobra, jestem ja. I tak. Pomachajcie panowie, Zagro Świętokrzyskie, a wymarły kanał już. Czemu nie nagrywasz? Czemu nie nagrywasz? Musisz wrócić. No i co, cykniemy sobie fotkę z Adrianem. Pomachajcie, co się nie widzą? Telewizję mówią, jeszcze nie papa. Jest to wszystko nie? Jest, ale nie mieścimy się w kadrze. Kto to powiedział, pojmuje. Give me a kiss, there's no way back. One time you started like this. Telling the truth, telling me lies, I can't handle it, you gotta decide. Give me a hug, give me a kiss, there's no way back. One time you started like this. Pasuje fez, nie? Czek- pomachajcie. Będziecie na relacji. Nagrywamy. I teraz Maniek w peruce. Zobaczcie. Dzień dobry, jesteś mamy gospodarz z Pomorza. Rolnik stulecia, tak. Pasuje ci to. Co tam, jak tam? Bardzo dobrze, jak się czujesz? Gracjan, Rostocki, pozdrawiam. Ja jak Gracjan, nie jak Gracjan. Ja się czuję bardzo dobrze. Czujesz się bardzo dobrze? U boku tych dziewczyn. U boku tu dziewczyn. Stachu, co tam chciałeś powiedzieć? Nagraj! O, proszę uśmiechnąć się. Jakby razem ładnie, ale... Gracjan najlepiej wygląda. On tam... Pozdrawiamy. Pomóż mi, bo ja mi się ręka trochę, wiesz. Ciężki ten telefon jest. Także jest ciekawie. Uśmiech ci. Jesteśmy na stanowisku tutaj kolejnym. Już jest po targach, tu już Grzesiu jest, Maniek. Maniek, ile palcy widzisz? 4,5. Jak 4,5? 5, panie! Dzisiaj pierwszy... 4. To powinno, ile palcy widzisz, to widzisz. 5! Dzisiaj kulturalny dzień, zapoznawczy. Z ekipą całą. Tu jest nasze dziecko. Synek. Babyś, tylko coś zarósł, kurwa. Wąsa zapuścił. Wczesny stres. Bym ci coś powiedział, ale nie wypada. A tu Ola ma się chować. Czemu się chowasz? Będziesz na odcinku z targów. Tak, wrzucę cię. Spotkanie z Marcinem. Jak tam Marcin na targach? Co powiesz? No, porządku. Spotkaliśmy tutaj dużo widzów, porobiliśmy zdjęcia pamiątkowe. No i tak przechodzimy tutaj na profil na ekipa rolnikowy.pl. Tak jest, my z Marcinem się ugadaliśmy. Niestety Marcin tylko na jeden dzień, czas go goni. Tak na szybko się złapaliśmy na Horpolu. Odwrócony ten ekran, ale musicie uwierzyć na słowo, że to Horpol. I taka sytuacja, ja jest tu kolega. Cześć, witajcie. I tak, to co Marcinie? Pójdziemy gdzie dalej może, co? Mogę jeszcze przejść. Dobra, ja mówię, powiedz kiedy. Dawaj. Teraz się nawet wiecie, czas tak. Mam panią Doris, która wygrała statuetkę dla Zinoxa. Zdarzyło się tak, że spotkaliśmy ją na targach. Pomachaj proszę. To jest jej mąż. Pomachaj proszę. Statuetka będzie jej wystarczona i się spotkaliśmy na stanowisku Horpol. Tak się zdarzyło. Najlepsze lampy w Polsce. Także...